Zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić coś z niczego? Ja wiele razy i nawet próbowałam. Próbowałam zrobić helikopter z zapałek, szklaną czarodziejską kulę z cukru i nawet próbowałam uszyć sukienkę z obrusa. Nie zawsze mi to wychodziło, ale jest takie miejsce, gdzie wszystko jest możliwe. Znacie to miejsce? Na pewno. To jest teatr. Zapraszam do teatru. Tylko z czego? Już wiem. Zrobimy teatr rąk. Mamy już nawet aktora. Tylko zaczniemy od rozgrzewki. To rozgrzewamy naszych aktorów. Zaczynamy od tego, że łączymy ręce, splatamy w ten sposób i wywijamy nadgarstki. Energicznie. I na wszystkie strony. Wystarczy. Rozluźniamy dłonie. A teraz zabawimy się w pianistę. Ręce przed sobą, napięte i będziemy kierować palce parami w dół. Najpierw kciuki. I wracają. Wskazujące. I wracają. Środkowe. I wracają. Serdeczne. Wracają. I małe. Wracają. Przy okazji przypomnijmy sobie nazwy tych palców. To jeszcze raz, tylko w odwrotnej kolejności. Małe. Serdeczne. Środkowe. Wskazujące. Kciuki. I możemy tak. W taki sposób możemy w ten sposób. Kciuki, wskazujące, środkowe, serdeczne, małe. Starajcie się przy tym nie patrzeć na ręce, będzie to dodatkowe ćwiczenie. Małe, serdeczne, środkowe, wskazujące, kciuki. Rozluźniamy. A teraz chwytamy niewidzialną czarodziejską kulę. Chwyciliśmy już i to jest tak czarodziejska kula, że zaczyna rosnąć. Jest większa i maleć. I znowu rośnie. I maleje. Rośnie i maleje, a my cały czas mamy napięte palce, bo pilnujemy, żeby nam ta kula nie wypadła. Jest cenna. O, i zatrzymała się. To kiedy się zatrzymała, to próbujemy ją objąć, ale nadal staramy się jej nie upuścić. Obejmujemy palcami naszą kulę. Zniknęła. To możemy to samo zrobić bez kuli. Uwaga. Wszystkie palce po kolei. Ogon pawia. Rozluźniamy. A teraz nasza dłoń, jedna i druga zamienia się w peryskop. Wiecie, co to jest peryskop? To taka lornetka na statku. Wyginamy nadgarstki, wyobrażając sobie, że to jest peryskop, który zagląda w różne miejsca. Rozluźniamy. A teraz wyobrażamy sobie, że jesteśmy mimem, który sprawdza szybę. Szyby nie ma, ale ręce pozostają w takiej pozycji i próbujemy je wyginać w jedną i w drugą stronę.
Świetnie, rozluźniamy. Aktorzy są gotowi, możemy zaczynać. Zastanówmy się, jak wykorzystać naszych aktorów, nasze lalki. Czy będą działać... Czy będą działać w ten sposób? Czy na przykład będą działać w ten sposób razem z parawanem? Możemy posłużyć się jakimś parawanem, zza którego mogą nasze dłonie działać, ale też mogą działać w taki sposób. Albo taki. Możemy też stworzyć jedną lalkę z dwóch rąk. W sposób, jaki wam tylko przyjdzie do głowy. Myślę, że będziecie mieć zdecydowanie lepsze pomysły ode mnie. Ale też nie możemy zapomnieć o tym, co w teatrze jest najważniejsze, czyli emocje. I o tym, jak te nasze postaci, te emocje będą wyrażać. Mogą na przykład... wyrażać smutek. Albo radość, albo... zdziwienie, albo... strach. I wiele, wiele innych, co tylko przyjdzie wam do głowy. Zastanówmy się teraz, jak ubierzemy naszych aktorów. Mam pewien pomysł. Zobaczcie, pojawiły nam się tutaj różne rzeczy, niezbyt skomplikowane, takie, które możemy znaleźć w domu. Na przykład zimą, co nosimy na rękach. Tak, i taką właśnie rękawiczkę mam tutaj. Co to mogłaby być za postać w takiej różowej rękawiczce? Zastanówmy się. A może to byłaby... taka rękawiczka. Czy ona znaczy coś innego? Pomyślcie, która z nich wydaje się młodsza, a która starsza? To wcale nie musi być rękawiczka, to może być na przykład wstążka. Taką wstążkę mogę sobie owinąć albo zawiązać na dłoni. I to już może być moja postać. Znalazłam też taką przypinkę do włosów, która znakomicie będzie pasować do takiej właśnie postaci. Zobaczcie. Albo na przykład te korale. O. I to też mogłaby być jakaś postać już.
albo na przykład taka ciocia. Mam tutaj jeszcze muszkę i ta mucha też będzie kostiumem. Może być dziewczynka z przepaską, albo może to być jakiś pan. W zależności od tego, jak tą muchę umieścimy. Może być tak, albo jeszcze w jakiś inny sposób. Jestem pewna, że znajdziecie lepsze ode mnie pomysły na to. A teraz spróbujmy stworzyć jakąś bajkę, na przykład czerwony kapturek. Jak myślicie, jaka to będzie bohaterka? Tak, to mógłby być czerwony kapturek. Poszukajmy, który z tych elementów mógłby być jego mamą. Może to będzie mama czerwonego kapturka. A w następnej scenie w lesie czerwony kapturek kogo spotyka? Pamiętamy? Myślicie, że to mógłby być wilk. Albo to mógłby być wilk. Albo...
to mógłby być Bill. I pewno wiele jeszcze innych. A jak mogłaby wyglądać babcia czerwonego kapturka? Może to byłaby babcia, albo to mogłaby być babcia. A jak mógłby wyglądać gajowy? Może tak. Albo tak. To co? Zaczniemy naszą bajkę? Uwaga! Dawno, dawno temu... Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić w teatrze rąk, w którym nie potrzeba zbyt wiele. Trzeba mieć tylko dobrą energię i, co najważniejsze, dużo wyobraźni. Bawcie się dobrze. Hej!